Witajcie moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zrutujemy Androida Lollipop na LG G2. Do przeprowadzenia operacji użyjemy Alligator Toolkita. Jest to program stworzony właśnie z myślą o G2. Generalnie program służy do zarządzania telefonem, modyfikacji oprogramowania tego telefonu bardziej. Oczywiście link do pobrania Alligatora znajdziecie w opisie filmu. Ok, w pierwszej kolejności musimy podłączyć telefon do komputera i w tym celu niezbędne będzie włączenie debugowania USB w opcjach programisty. Jeżeli nie macie opcji programisty, to bodajże trzeba kliknąć na numer kompilacji kilka razy i wtedy te opcje się włączą. Ok, my już mamy debugowanie USB włączone, więc czas podpiąć nasz telefon kabelkiem USB, można też przez Wi-Fi, ale lepiej kabelkiem USB do naszego komputera. I teraz moi drodzy, kiedy klikniemy przycisk Connect, na telefonie powinien nam się ukazać monit o autoryzacji tego komputera. Oczywiście zaznaczamy autoryzuj zawsze i klikamy OK. Jeżeli widzicie tutaj, że w jakimś polu pojawiło się unknown, klikacie jeszcze raz connect i teraz ładnie nam wyskoczyło LG D802, wykryło nam wersję naszego systemu i pokazało, że nie jest zrutowany. Silnik tego programu jest na tyle mądry, że sam dobiera metodę rutowania do systemu, który wykrył na naszym urządzeniu. Tylko że, no i oczywiście po wciśnięciu rutowania dla Lollipopa wyskakuje nam jeszcze strona w przeglądarce z odnośnikiem do, że tak powiem, pierwszego autora tej metody, do Avikocha bodajże, tak, Avikocha, no. I teraz moi drodzy, niestety ukazuje nam się okienko wiersza poleceń. Jest to skrypt. Dlaczego tak się dzieje? Niestety w przypadku rutowania Lollipopa nie dało się zrobić inaczej, ponieważ całość korzysta z takiego bardzo mądrego silnika, który się nazywa Send Command. No i generalnie ten silnik został stworzony właśnie o tym, z myślą o tym, żeby zrutować G2, ale jego możliwości są niesamowite. Ten silnik napisał bodajże jakiś Rosjanin i on jako pierwszy właśnie złamał Download Mode LG. Czyli, że teraz tak naprawdę możemy zrobić z tym telefonem wszystko. Niestety, jak się okazuje, LG naprawiło ten błąd, czyli, że już nie możemy grzebać sobie w Download Mode poprzez komputer sami. Naprawili ten błąd bodajże w Androidzie 5.1 albo już 5.1, nie, 5.1 nie, 6.0. W Marshmallowu dla G4 i dla G5. No i dla innych LG-ków. Teraz widzimy w naszym okienku wiersza poleceń, już tutaj się bardzo dużo tam rzeczy przewinęło i musimy teraz wcisnąć Ctrl, a następnie N, Ctrl C, a następnie N i Enter, aby skrypt zakończył swoją pracę. Telefon oczywiście nam się ponownie uruchomi i już powinniśmy mieć zainstalowane SuperSU. Jak widzicie tutaj w konsoli Alligatora pokazało nam się, że something gone wrong. No niestety moi drodzy, to nie działa tak do końca poprawnie, ponieważ on od razu sprawdził, czy telefon jest zrutowany, a sprawdził to, kiedy telefon był jeszcze wyłączony, więc no coś poszło nie tak. No dobra, ale teraz sprawdźmy, czy jest SuperSU? No pewnie jest. Zrobimy jeszcze raz connect. I teraz powinien nam wyskoczyć monit SuperSU, że chcemy przyznać uprawnienia. Jest. Oczywiście ADB Shell przyznajemy. I teraz widzimy w Toolkicie już nam się pokazał status rooted. Także możemy już śmiało korzystać z wszystkich możliwości, które daje nam root. Moi drodzy, dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam również do obejrzenia odcinka o instalacji recovery i zmiany bootloadera, tak żeby można było instalować custom romy. Także moi drodzy, zachęcam do obejrzenia tamtego odcinka, no i do zobaczenia.